Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Spotkanie skomentują dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dzisiaj czeka nas kolejny mecz rozgrywek Division Rivals. Ekipa Foxes kontra Real. Mecze towarzyskie. Ma teraz trochę miejsca. Birki górą w pojedynku z rywalem, ależ to była okazja. Do grania piłki z rzutu rożnego. Ale z jaką łatwością obronił tę główkę. Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Axel Witsel. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Jest szansa. Gol! Mamy bramkę. Co za emocje. No, to trafienie nie będzie się liczyło. Sędzia liniowy podniósł chorągiewkę. Hummels, Havertz, Axel Witsel. Piłkę ma Zile. Havertz. Debiuty nie są łatwe. Na pewno czuje na sobie wzrok tysięcy kibiców. Wciąż nie wiemy, jak sobie poradzi w tym nowym otoczeniu. Nowy bramkarz był tu potrzebny już jakiś czas. Szukali, szukali, aż znaleźli i to nie byle kogo. Sądzę, że teraz przez dłuższy czas już nie będą potrzebowali wzmocnienia na tej pozycji. Zespół Foxes notuje stratę. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? I gol, piłka w siatce. Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Złe podanie i strata w środku pola. Dobrze, przebił się. No i proszę, arbiter dyktuje 11 dla przegrywającej drużyny. Czy za chwilę będziemy mieli remis? Obok bramki zmarnowana 11. Wojnę nerwów wygrał bramkarz. Strzał minimalnie niecelny i piłka mija słupek. Haaland. Gwizdek, rzut wolny. Piłka oddana rywalom. Ma dużo miejsca na skrzydle. Świetna akcja w obronie. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Rozpoczynają kontratak. Gnabry. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? No i piłka za linią bramkową. Koniec akcji. Shaqiri. Patrick Bamford. Świetnie, prostopadle. Nie zepsuj tego! Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Za linię obrony bardzo sprytnie. Faula przecież wychodził sam na sam. Czy będzie czerwona kartka? I sędzia pokazuje obrońcy czerwoną kartkę. Tego należało się spodziewać. Ostatni obrońca musi grać ostrożniej. To taka odległość, że Guerreiro już pewnie... Mogło być niebezpiecznie po tym rzucie wolnym, ale bramkarz chwycił piłkę. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Gabriel Jesus. Genialne podanie. Będzie strzelał. Brawo, brawo. Świetnie broni tę trudną piłkę. Guerreiro. Haaland. Real aktywnie na połowie przeciwnika. No, uwaga, strzał, ale zablokowany.
Patrick Bamford. Piłkę ma Gabriel Jesus. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Zespół Foxes traci piłkę. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Nie udało się zbudować przewagi. Gabriel Jesus. Mierzona piłka, wprost za plecy obrońców. Axel Witsel. Haaland. Błąd, Real traci piłkę. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. I mamy wyrównanie, wbrew przeciwnościom, w osłabieniu. Walczyli i wywalczyli, mamy z powrotem remis. Jest remis, czekamy na rozwój wypadków. Shaqiri, dobre, skuteczne podanie. Mamy remis, ale widzimy wyraźną przewagę jednej drużyny. Gol i prowadzenie w dziesiątkę. Proszę, ile znaczy dobre rozegranie. Wtedy nawet brak jednego zawodnika nie przeszkadza. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. No i kolejne jego dobre podanie. Patrick Bamford. Obrońca na posterunku. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Gol! Kolejny do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Haaland. Ależ dobra okazja. I mamy bramkę. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Do przerwy 3-2. Gwizdek arbitra i rusza druga połowa. Real w walce o odrabianie strat. I pozbył się asysty. Ndidi. No tu bramkarz nie miał wielkich problemów z obroną. Strzał z daleka. Patrick Bamford. Mają teraz szansę na kontratak. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Wybiega na pozycję. Piłka odbija się od słupka. Wraca na boisko. Nie ma bramki. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 4-2. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Patrick Bamford. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju korzyści. Shaqiri. Gabriel Jesus. Ależ go wypatrzył. Czy będzie bramka? Tak, pięknie, kolejne trafienie. Mamy hat-tricka, ale chyba nikogo to nie dziwi. Jest dzisiaj w gazie, bez przerwy atakuje. Moim zdaniem jeszcze coś nam pokaże. Wynik 5-2. Wydaje się, że sprawa przesądzona, ale to jest futbol. Foxes na połowie rywali, co zbudują? Jest szansa na groźną akcję. Fantastyczny występ. Strzelił już 3.
trzecią bramkę. Ciekawe, czy zadowoli się hat-trykiem, odpocznie trochę, czy będzie strzelał dalej. 6-2, wynik mówi wszystko. Z łatwością napastnicy dochodzą do sytuacji strzeleckich, a niefrasobliwie grają obrońcy. Dobra. Decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Najwyraźniej trener przygotowuje zmiany. Stracili teraz piłkę. Berchwin. Gabriel Jesus. Dobrze wycofują piłkę. Będzie okazja do kontry. Świetny odbiór. Gabriel Jesus. Zespół Foxes traci piłkę. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Ależ pechowe podanie i strata. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Patrick Bamford. No, ładnie próbuje wyłuskać piłkę Hummels. Słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Shaqiri. Gabriel Jesus wraca po piłkę do linii pomocy. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Czyhali na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Patrick Bamford. Genialne podanie. Gola więc jednak! Wysoki pressing się opłacił.